Siemka, to Jomka, witam was na kolejnym odcinku z Albiona. Dzisiaj takie mini newsy, bo są trochę zabawne. Mianowicie dwie rzeczy się pojawiły w Launcherze. Myślałem, dobra, przejrzę, bo czasami coś ciekawego się trafi. Ale dzisiaj to normalnie w momencie, kiedy już jesteśmy po obejrzeniu tutaj kilku filmików na kanale, no moim kanale, związanych z właśnie tymi dungeonami mistycznymi, to nagle pojawia się jeszcze coś takiego. Słuchaj, online motywu... Tutaj widzę po polsku przetłumaczyli. Motywu przewodniego lochu Nightfall Abbey. Słuchaj online nowego utworu i pobierz nową tapetę. Więc jakbyście w ogóle tak się wciągnęli w ten content mega, to możecie sobie jeszcze w tle puszczać muzykę, nawet jak nie gracie. Możecie sobie na tapetę ustawić ten obrazek. Po prostu przeżyć pełną imersję, rozumiecie, z tymi dungeonami. Do tego macie jeszcze tutaj historię. Nie umarli, przemierzający Nightfall Abbey zostali przeklęci przez Merlina, uwięzieni na zawsze w jego wnętrzu, przez co nie mogą przestrzegać snów rycerskich, tak drogich ich sercom. To cała historyjka jest. Do tego jakbyście sobie chcieli gdzieś jeszcze, nie wiem, na Spotify albo iTunes, albo Amazon Music, gdziekolwiek byście to chcieli, to wszędzie to jest. Także możecie sobie słuchać muzyczki, która brzmi mniej więcej tak. Szczerze to bardzo mocno w tym momencie przypomina mi się, jak grałem w Star Wars Republic Commando, gdzie tam właśnie była taka podniosła muzyczka. No, fajny klimat miała. Właśnie coś takiego. Od razu chce się grać, nie? Jak się coś takiego słyszy. Także jakbyście mieli, wiecie, tak w serduszku te dungeony tutaj, o tak... To możecie sobie puszczać muzyczkę, jak jedziecie autobusem do szkoły. A tak poza tym, to jest coś fajniejszego, chociaż wiąże się to z czymś, czego nie lubię w grach, takie no, płacenie za pierdoły typu skiny, ale no trzeba im przyznać, że ten skin jest dowalony. No ładny jest, naprawdę. I tutaj, jak to na zdjęciach czasami, często i tutaj na tej animacji, troszkę podkręcają, wiecie, jak to jest prawdziwa gra versus tutorial, nie? Czyli jakaś tam, jakiś klip, cutscenka czy cokolwiek innego, że są tak podkręcone te rzeczy mocno, a potem gra jest taka No, to tutaj trzeba zobaczyć, jak wyglądają te skiny w grze, żeby nie było. Więc jak chcecie sobie podejrzeć i nie oglądać tego na YouTubie, tylko w własnej grze, to tak, tutaj wchodzimy. Klikamy w ten deal, niestety 30 dolarów kosztuje, więc nie wiem, czy ktoś będzie chciał. Zobaczcie, jaki on jest, kurde, dowalony ten skin. Przekozacki. Do tego... No, na tym ogarze w ogóle. To jest skin do wilka. Także, taki dla gankerów to po prostu mistrzostwo świata. Nie wiem, postarali się tym razem. Szkoda, że tak się nie starają na skiny te miesięczne za polecenie. Tylko kopiłem już te, które były. Ale no wiadomo, tutaj pieniążki się zgadzają, to ładne skiny dali. No, także jest moc. Że to dzisiaj chciałem wam pokazać, troszkę takie Albion newsy zrobić. No nie wiem, jak będzie wam się podobało, to będę częściej takie rzeczy robić, bo czasami na przykład jak takie skiny są, to fajnie je pokazać, ale dość często są takie, że po prostu na tych zdjęciach jednak jest coś pokazane fajnego, a potem patrzę w grze i jest takie drętwe, pozbawione kolorów, niedopracowane, a na tych animacjach, o co to nie było, nie? No, ale z tą muzyczką mnie troszkę rozwaliło właśnie przez to, że tak mi się też skojarzyło właśnie z tym Republic Commando, że jak kiedyś grałem, to tak ta muzyka mi się w tym tle podobała, ona taki klimat robiła, że ja ją słuchałem normalnie, jak sobie jeździłem właśnie gdzieś do szkoły, czy potem jak nawet robiłem coś innego na komputerze, tą muzyczkę ciągle sobie puszczałem. Tak byłem w to wciągnięty. I tutaj, no cóż, jak ktoś się wciągnie, to też ma taką możliwość. No i możecie sobie jeszcze na tapetę walnąć, czemu nie. Dzięki, że wpadliście, trzymajcie się, do zobaczenia na kolejnym odcinku, bądź live na Twitchu i dajcie znać, co sądzicie o takim odcinku.